przyszedł dzisiaj piany. Tak piany, że Jacek nalił się do buziów. Ja piany? Tak. On mu... Ja widzę, że on normalnie rozmawia. To jak on pijany? Przepraszam bardzo. Ledwo się do budziny. Prawda, Jacek? Może taki zmęczony spał, ja nie wiem. Nie. No zobacz, teraz siedzi normalnie. Jeśli mi bolą kolana, niestety, mam prawo usnąć? Mam prawo usnąć. Wracam do domu, mam prawo usnąć? Masz prawo usiąść, proszę, usnąć. Ale, nie, ale ja też nie mogę być cały czas pod twoim tryczkiem, że... On zadzwoni. Andrzej, na strażówkę. Dobra, ubieram się i usiadam. Andrzej, dupę podetrzeć. Bo to jest mój pracodawca. Dlaczego on ma dupę prawo... Dupę podetrzeć, już jadę podetrzeć tobie. Andrzej, gówno zjesz. Dobrze, a ile ci razy... A ja powiem, proszę ciebie, idź Andrzej po zagrabień, to obiecałeś, że będziesz po fajrancie, że będziesz pomagać. Nie pomagać, ja muszę kręcić. A ty, Jacku, mam do ciebie żal, że powiedziałeś, proś się, co ja jestem, świnia, knur, czy jaki? Ale kiedy? Nie, ja prosić was nie będę i Andrzeja. Nie podoba się Andrzej. Proszę bardzo, zabieraj pas. Ja już nie raz widziałem, prosiłem ciebie. Zabieraj ubranie. Nawet powiedziałeś, twój pracodawca, jak nazywasz, przyjdzie worki, te ciuchy, które powodzisz do... Tak. No. I tego. To kiedy przyjedzie? Może dzisiaj, może jutro. To zadzwoń do Krzyśka na kamerze, żeby przyjść. Ale dlaczego ja mam do niego dzwonić? A, bo to twój chlebodawiec. Powiedziałem sam, że jest chlebodawiec i musi zadzwonić. No, ale to co, to go wyganiasz? Nie, on sam powiedział, niektóre ciuchy, jak będą jemu nie podobać się, to do worka i do tej podwórze, co jest te. No stare ciuchy jakieś, tak? No tak, no. No to niech zawiezie, to co, nie może zawieźć? Ale to jest uzanieć. Ale to jest wieścia pretensja, bo... No czemu ma nie oddać, to co mają zgnić? Po co to oddaje? Dla mnie po co to? No, ale ja moje worki niech przywiezie, ja nie będę kupować worku, a jak nie to idź do Carrefoura, powiedz, niech Jacek cię zawiezie, kup worki, bo no, to... Gdzie? Kiedy kupisz? I poprosi Jacku, żeby mnie zawiózł i tego.